Reuters. Brytyjska piosenkarka Amy Winehouse wyszła z aresztu. Zwyciężczyni nagrody Grammy, soulowa piosenkarka, którą 2 tygodnie temu oskarżono o napaść, została aresztowana zaraz po tym, jak sama zgłosiła się w związku z rzekomym nadużyciem narkotyków. Wokalistka pop Madonna rozpoczyna swoją międzynarodową trasę koncertową 23 sierpnia w Cardiff w Walii. Trasa nazywa się Sticky and Sweet, co znaczy, że ma być lepka i słodka jak landrynka, która znalazła się w tytule płyty. Madonna odwiedzi Francję, Niemcy, Holandię, a w sierpniu i wrześniu Włochy i Anglię. Trasa zakończy się w październiku w USA. To już oficjalne. Po 2 miesiącach romansu piosenkarka Mariah Carey poślubiła aktora Nicka Cammona. Nowożeńcy potwierdzili swój związek w najnowszym wydaniu magazynu People. To już drugie małżeństwo wokalistki. Jej związek z producentem Tommy Mottolą przetrwał jedynie 5 lat. Gwiazdy nadchodzącego filmu Kroniki Narni, książę Kaspian, zostali gorąco powitani na czerwonym dywanie w Nowym Jorku. Premiera filmu opartego na powieści C.S. Lewisa miała miejsce w osławionym Ziegfeld Theatre.